Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej debacie z cyklu Krakowskie Kolokwium. Kolejnej, ale szczególnej. O tej szczególności kilka słów będę musiał powiedzieć, ale najpierw oczywiście chciałem przywitać naszych gości, których dzisiaj nie będę przedstawiał, bo zarówno pan profesor Andrzej Chwalba, jakby pan profesor Mariusz Wołos, to panowie uczeni, którzy już kilka razy przyjęli zaproszenie na nasze debaty. Historycy znakomici związani z Uniwersytetem Jagiellońskim, z Uniwersytetem Pedagogicznym, których dorobek wydawniczy absolutnie uprawnia do tego, ażeby porozmawiać. A dzisiaj będziemy rozmawiać o Bitwie Warszawskiej. I jak Państwo widzicie, wszystko w tych czasach jest albo nie po kolei, albo nie w swoim czasie. Bo zasadniczo dzisiaj rozmawiamy 27 października. 27 października to było już dawno po wojnie, 100 lat temu, to znaczy było już po operacji niemeńskiej wrześniowej. Wojska sowieckie uciekały w popłochu. Jeżeli jeszcze jakieś akcje wojenne się toczyły, to były tylko wobec maruderów. Ale jednocześnie to stulecie chcemy w jakiś sposób akcentować, bo akcentujemy to wszystko, co wydaje nam się być interesujące po to, ażeby rozmawiać o naszej przeszłości, próbować ją interpretować. Chcę tylko powiedzieć, że od momentu, kiedy uderzył w nas COVID, z którym toczymy walkę, która oczywiście będzie zwycięska, najpierw mieliśmy duży problem, ażeby kontynuować nasze debaty z cyklu Krakowskie Kolokwium, ale potem w czerwcu zdecydowaliśmy się na pierwszą debatę online. Ona poświęcona była dziejom samorządu i tą debatę wysłuchało 254 osoby. Okazuje się zatem, że jest moc, jest potrzeba. Dodam tylko, że debatę 1 października, którą zorganizowaliśmy z okazji 40-lecia Solidarności, a którą prowadziła pani profesor Agnieszka Chłosta-Sikorska, wysłuchało prawie 700 osób. A 16 października to była debata, którą wysłuchało ponad 2100 osób. Proszę panów, patrząc w te oczka kamer, proszę się sobie uświadamiać, że nie wiadomo, co się dzieje z drugiej strony. Zresztą o to będę chciał panów zapytać, bo w ostatnim czasie prowadząc rozmaite zajęcia, na przykład ze studentami, właśnie nie mamy studentów, tylko mamy takie czarne oczka, które w nas patrzą z komputera. Moje pierwsze pytanie będzie pytaniem niezwiązanym z Bitwą Warszawską, bo jestem sam bardzo zainteresowany, jak się panowie z tym czują, w jaki sposób nawiązać kontakt z publicznością w momencie, kiedy tej publiczności nie widzimy w taki sposób, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Dodam jeszcze, że na naszym kanale YouTube ta debata będzie również dostępna, będzie można ją odsłuchiwać. No i wreszcie przechodząc do rozmowy bezpośrednio, wiem, że formułując temat tej debaty, Bitwa Warszawska 1920, skutki i pamięć, no pewnie się trochę narażę na ripostę ze strony panów profesorów, bo to jest jasne, że pamięć jest skutkiem tego, co się wydarzyło, w równym stopniu jak te bezpośrednie skutki, które chcemy wydobyć. Ale chcielibyśmy podzielić tę debatę w taki sposób, żeby porozmawiać najpierw o skutkach tych politycznych, tych bezpośrednich, te, które wynikały z tego, co się zdarzyło w sierpniu, we wrześniu 1920 roku. A potem chcemy porozmawiać o pamięci. No w efekcie tej pamięci dzisiaj się spotykamy, bo w jakiejś mierze, chociaż opóźniona przez COVID, ta debata mogłaby się przecież odbyć w sierpniu, nie mogła z powodów właśnie pandemicznych i tego, że przygotowywaliśmy możliwości techniczne, jak wiele muzeów, do takich działań. To też dzisiaj będziemy rozmawiać o pamięci, no bo ta pamięć w jakiś sposób nas też w tym miejscu zgromadziła. Ale mimo wszystko najpierw zadam to pytanie, w jaki sposób panowie jako nauczyciele, akademicy, bo to może też jest warte, żeby to zarejestrować, w jaki sposób odbieracie panowie tę sytuację rozmów na Teamsie, Zoomie, kiedy zamiast studentów mamy te takie okrągłe, nic nieznaczące, albo bardzo wiele właśnie znaczące, bo czasami to są duże liczby osób, te kółeczka. Co się zmieniło w życiu nauczyciela akademickiego? Nie uprzedzałem, że takie pytanie zadam, ale sądzę, że ono jest ciekawe.
i może warto krótko się z tym zderzyć. No tak, dziękując bardzo za zaproszenie i za to pytanie dotyczące aktualnej sytuacji dydaktycznej na naszym Wydziale Historycznym, w Instytucie Historycznym. Powiem tak, że głosy są rozmaite, to jak zwykle w społeczności. Ja osobiście przekonany do tej formy komunikowania się nie jestem. Już badania uczonych amerykańskich przed prawie 20 laty wykazały, że wydajność przekazu za pośrednictwem online jest bardzo skromna. Dlatego Amerykanie, którzy byli kiedyś na fali fascynacji internetem, dawno go porzucili, uznali, że jest to narzędzie absolutnie nieprzydatne. Ale w tej chwili nie ma wyjścia. Ratujmy to, co można ratować i w związku z tym prowadzimy zajęcia w różnej postaci, między innymi za pośrednictwem wykładów. Tylko jest kłopot taki, że zgodnie z prawami człowieka studenci nie muszą na przykład ujawnić swojej twarzy i kamerka może być ciemna. Bywa tak na niektórych zajęciach, akurat nie na moich, że wszystkie kamerki są zamknięte i prowadzący ma kontakt, powiedziałem, z ciemnym obrazem, co na pewno nie jest satysfakcjonujące. Dlatego dobre rozwiązanie jest płodozmian, który polega na tym, że poza wykładami czy konwersatoriami studenci jednak przygotowują prace pisemne, pracuje głowa, pracuje ręka na zmianę i szukają materiałów. Później są dyskusje na ten temat, co oni wykonali, jak te badania przeprowadzili, tak żeby jak najwięcej zyskać, a najmniej stracić, czyli taki minimum strat, a maksimum korzyści w tej zupełnie niezwyczajnej sytuacji, która chyba jeszcze potrwa co najmniej kolejny semestr. Panie profesorze? Ja trochę inaczej na to spojrzę, bardziej z perspektywy moich półrocznych już, czy nawet ponad półrocznych doświadczeń. I nawiązując do słów profesora Chwalby, powiedziałbym tak, że jeżeli z badań uczonych amerykańskich, z którymi się w pełni zgadzam, jasno wynika, że wydajność przekazu jest stosunkowo skromna, to przygotowanie zajęć zdalnych zajmuje więcej czasu niż przygotowanie zajęć, nazwijmy to, stacjonarnych czy tradycyjnych. I to potwierdzają wszyscy moi koledzy, koleżanki. I niestety to jest trochę mało efektywne, aczkolwiek ma też i dobre strony. Można to zrobić nie jadąc do pracy, tylko z domu, pijąc herbatę czy kawę. Natomiast zwróciłbym uwagę na jeszcze jedną kwestię. O ile wykłady klasyczne można spokojnie prowadzić w ten sposób, można prowadzić dyskusje, odbywają się konferencje międzynarodowe, odbywają się rozmaite konwentykle, mamy przecież wszystkie posiedzenia rad instytutów, rad dyscyplin za pomocą tego typu urządzeń zdalnych czy aplikacji, to jednak prowadzenie niektórych zajęć specjalistycznych, takich wymagających przedstawiania map, źródeł, kwestii dotyczących chronologii tych ćwiczeń laboratoryjnych, jest bardzo trudne. To ono właśnie wymaga przede wszystkim ogromu przygotowań. I kończąc, powiem tak, nic nie zastąpi kontaktu żywego człowieka z żywym człowiekiem. Na początku, ja się teraz trochę do tego przyzwyczaiłem, ale na początku miałem takie dziwne wrażenie, że nie do końca wiedziałem, do kogo te moje słowa trafiają. Bo przecież za tą kamerką najczęściej zamkniętą nie wiadomo, kto się kryje. Może wcale nie kryje się ten, którego inicjały są tam pokazane, tylko kto inny. Ktoś, może słucha cała rodzina, to w tym jeszcze nic złego. Ale jest to jednak pewien taki psychiczny dyskomfort i to gdzieś pozostaje. Ale tak jak profesor Chwalba powiedział, tu nie mamy wyjścia, musimy tak działać. Bo inaczej musielibyśmy w ogóle zarzucić dydaktykę akademicką, a to byłoby najgorsze rozwiązanie. No i wtedy byśmy również utracili źródło zarobkowania. To jest oczywiste. No cóż, przejdziemy do naszego tematu. Powiem tylko tyle, że to, co panowie powiedzieli, zgadza się z moimi doświadczeniami
belferskimi. Aczkolwiek dzisiaj no, musiałem się przesiąść z jednego narzędzia elektronicznego, jak słowo da, już nie jestem w stanie zapamiętać, jak się niektóre nazywają, na inne. Dosłownie 2 godziny temu zakończyliśmy Międzynarodowy General Assembly Międzynarodowej Rady Muzeów Miejskich, KAMOK, która odbyła się i mówiliśmy o skutkach właśnie pandemii na nasz kontakt z publicznością w muzeach. I mogę tylko tyle powiedzieć, że zasadniczo to, co mówili przedstawiciele wielu muzeów od Nowego Jorku po Tokio, było dokładnie tym samym, o czym panowie profesorowie mówicie. Tych problemów, to znaczy problemów komunikacji zdalnej, tak rozumianej, nie miał zapewne sztab Józefa Piłsudskiego, aczkolwiek sądzę, że wywiad był niezwykle istotnym elementem tej gry, która wtedy się wydarzyła. Ale spróbujmy wejść w temat i poprosiłbym panów o próbę oceny skutków. Ja przepraszam, jeżeli to się wyda takie bardzo nie na miejscu, ale no pamiętam, bo kiedyś z moimi dziećmi lata temu oglądałem ten film o tej dziewczynce Mulan. Jerzy Sztur jako smok powiedział: moja mała dziewczynka dorosła i uratowała Chiny. W naszym takim przekonaniu tym podstawowym skutkiem jest to, że my uratowaliśmy świat. Uratowaliśmy świat przed czerwoną nawałnicą i no, że ta bitwa jest jedną z najważniejszych bitew decydujących o dziejach świata. Jak dzisiaj historyk na to spogląda z perspektywy na razie nie skutków na naszą pamięć, czyli jak dzisiaj tym żyjemy, tylko oceny tych skutków politycznych? Ja myślę, że ta ocena ostała się. To znaczy, może nie uratowaliśmy świat, bo to za wielkie słowo, ale uratowaliśmy całkiem niemałe połacie Europy przed komunizmem w bolszewickim wydaniu, bo ja to odróżniam. Komunizm, ten przynajmniej teoretyczny, choćby marksistowski, od tego, co zrobili z tymi ideami bolszewicy. I to można rozwijać w nieskończoność. No, proszę jednak pamiętać, że te rozkazy Tuchaczewskiego, one się znikąd nie brały. Po trupie Polski na zachód, to nie miało się skończyć tylko na Polsce. I zapewne by się nie skończyło. Niedawno przysłuchiwałem się takiej dyskusji na temat postawy polityków czechosłowackich. Jak oni to widzieli, prawda? Bo oni w sumie sprzyjali sympatiami stronie bolszewickiej. Oni byli przekonani, w zasadzie wszyscy, nie ma świadectw, które by wskazywały, że któryś z ważnych polityków, Masaryk, Beneš, nawet Kramarz, myśleli inaczej, że ta bolszewicka nawała, ofensywa, ona odbije się od granicy Czechosłowacji i sobie pójdzie gdzieś dalej, a ich zostawi w spokoju. No przepraszam bardzo, ale to jest daleko posunięta naiwność. I gdyby patrzeć od strony chociażby powstania nieodległego w czasie, bo przecież to było w 1919 roku, węgierskiego, które weszło przecież na Słowację, no to jasno wynika, że jest mało prawdopodobne, aby po zduszeniu, zdławieniu Wojska Polskiego Armia Czerwona, niosąca tę ideę, od tak nagle się gdzieś tam zatrzymała, powędrowała sobie, nie wiem, do Berlina i co? To oczywiście jest gdybanie, w które historyk nie powinien się bawić, ale myślę, że Lord Dunbarton, pisząc tę swoją słynną książkę, 18. decydująca bitwa w dziejach świata pod Warszawą, to był Brytyjczyk, który Polskę wcześniej znał słabo, w zasadzie w ogóle jej nie znał. Brytyjczycy też na Polskę nie patrzyli, ogólnie rzecz ujmując, bo były oczywiście wyjątki, szczególnie z jakąś atencją. No, on to dostrzegł. To było takie jednak spojrzenie człowieka, który był wtedy na ziemiach polskich, ale potrafił jednak zdobyć się na pewien dystans. On nie patrzył z perspektywy polskiej. Myślę, że to jego zdefiniowanie bitwy pod Warszawą czy na przedpolach Warszawy jest zasadne. On też podkreślał niebezpieczeństwo komunizmu. Proszę pamiętać, że my mówimy o okresie bardzo trudnym w dziejach Europy,
kiedy Europa została dotknięta mocno I wojną światową, wyczerpującą, wyniszczającą, niosącą śmierć wielu ludziom, choroby. Hiszpanka, która potem się rozwinęła, to już nie wzięło się znikąd, bo to padło na ten podatny grunt zmęczonych wojną organizmów, wyczerpanych. To jest zawsze dobre podglebie do rozmaitych rewolucji. I wydarzenia z Niemczech z roku 1918-19, powstanie Spartakusa, pokazują, że przecież te nastroje były tam bardzo silne, ale nie tylko te wcześniejsze, bo proszę pamiętać, że w jesienią, no, teraz jest niemalże rocznica zakończenia tych wydarzeń, 1923 roku mieliśmy do czynienia z czymś, co sami bolszewicy określali jako niemiecki październik, czyli nadal te nastroje takie prorewolucyjne tam były. Co by było, gdyby żołnierz Armii Czerwonej stanął gdzieś tam we wrześniu czy w październiku roku 1920 na ziemi niemieckiej po pokonaniu Polski? Wydaje mi się, że te oceny generalnie ówczesne, które pan dyrektor sformułował, dadzą się z perspektywy stuletniej obronić. Panie profesorze? Trochę inaczej. Znaczy, rzeczywiście Tuchaczewski powiedział to, co powiedział. Natomiast sowiecka strategia, a sowiecką strategię tworzyło w zasadzie dwóch polityków, Trocki i Lenin. Oni przewidywali, że właśnie, niewiele przewidywali. Oni planowali, no właśnie, niewiele planowali. Tak naprawdę decydowało przebieg wydarzeń. My w tej chwili próbujemy rekonstruować i wkładamy w usta Trockiego i Lenina zdanie, jakoby planowali, myśleli i tak dalej, i tak dalej. Tylko co innego jest strategia podboju świata, a co innego jest możliwość realizacji tego planu. Planem z 18 roku była sowiecka Europa w pierwszej kolejności. To wynikało z przekonania uczniów Marksa, Lenin się do nich zaliczał, że Rosja sama nie jest w stanie skonsumować bolszewickiej wizji państwa. Że do tej bolszewickiej, rosyjskiej wizji państwa muszą dołączyć te kraje, gdzie jest silny proletariat. Czyli jak Niemcy, Francja, Włochy. I dopiero wtedy ta Europa będzie sowiecka. Tylko zdawano sobie doskonale sprawę, że w końcu armia polska tworzona w wielkim pośpiechu, z licznymi mankamentami co do uzbrojenia, wyposażenia i wyszkolenia, no nie jest poważnym dla nich przeciwnikiem w porównaniu z armiami alianckimi, armią francuską czy armią brytyjską. I teraz tak, kiedy w lipcu Brytyjczycy, Lord Curzon, faktycznie przekazując wolę Lloyd George'a, proponuje bolszewikom zatrzymanie się na dogodnej dla nich granicy, którą to już wcześniej była przez aliantów zaproponowana, czyli na linii rzeki Bug. Ta granica, która przeszła do historii pod nazwą linii Curzona. Co mówią bolszewicy? Nie. Nie, nie będziemy akceptować, bo jesteśmy rozgrzani, jesteśmy na fali, czujemy, że możemy znacznie więcej, że niedługo będzie Warszawa nasza, że powstanie Polska Republika Sowiecka. I rzeczywiście powstaje ten rewolucyjny komitet w Białymstoku, no faktycznie powstaje wcześniej, ale oficjalnie ujawni się w Białymstoku, który już dwa tygodnie później, trzy tygodnie później jest pod Warszawą, prawda, w Wyszkowie. I plany, wtedy już właśnie plany przewidują uroczystości związane z przejęciem władzy w Warszawie i zatknięciem czerwonej flagi na Zamku Królewskim w Warszawie. I teraz pytanie. Co wygrywając bitwę, co lub kogo uratowaliśmy? Siebie, to jest pewne. Polską niepodległość, polską suwerenność. Najprawdopodobniej, tylko znowu, tak jak profesor Mariusz Wołoz mówi, no to wkraczamy w sferę gdybania.
Najprawdopodobniej Republiki Bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, które podpisały już układ pokojowy z Sowietami. Podpisały pierwsze, bo Estonia w lutym 1920 roku. Polska tego nie uczyniła, może inaczej, Polska chciała podpisać, tylko Piłsudski nie chciał. Nie podpisała i w związku z tym liczyli na ten sukces, że również mimo podpisania sojuszu z Litwą, Łotwą, Estonią, bo to faktycznie był sojusz, Litwini współpracują z władzami sowieckimi na terenie pogranicza polsko-litewskiego, że one zostaną połknięte i włączone do państwa sowieckiego. Czyli mimo traktatu, traktat w moim przekonaniu nie ochroniłby tych państw. Tak jak się stało z Armenią, Gruzją i z Azerbejdżanem. Natomiast ja sądzę, że na tym by się zatrzymali, jeśli chodzi o środek Europy. Nie było żadnych planów bolszewickich ataku na Niemcy. Mało tego, można było, znowu, rozważając wariant alternatywnej historii, oczekiwać, że współpraca niemiecko-sowiecka, która ma miejsce, bardzo intensywna, o której coraz więcej wiemy, nie wszystko jeszcze wiemy, ale wiemy już coraz więcej, mogłaby skłonić armię niemiecką, która była w trakcie rozbrojenia, do zawiązania sojuszu z Armią Czerwoną i uderzenia na zachód. Niemcy chcieli zniszczyć system wersalski. Sowieci również. To były dwa państwa, które chciały to uczynić. Jak wiemy, w 1922 roku jest słynne porozumienie w Rapallo i to jest konsumpcja tego. Konsumpcja 20 roku. Natomiast rewolucja niemiecka rzeczywiście, ona swoje najlepszy czas ma za sobą i to nie rewolucjoniści niemieccy byliby sojusznikiem, tylko Republika Weimarska. Natomiast jest problem inny, mianowicie mówimy Bitwa Warszawska, natomiast zapominamy o Bitwie Lwowskiej. Bitwa Lwowska, bowiem na północy atakuje Tuchaczewski i to jest Bitwa Warszawska, bo wiadomo, idzie najkrótszą drogą w kierunku serca Polski, ale od południa atakują Sowieci najważniejszą formacją z Armia Konna Budionnego i Budionny otrzymał rozkaz od Lenina i Trockiego, że nie będzie pomagał Tuchaczewskiemu w dobiciu Białopolaków, na szczęście dla nas, tylko ruszy na Lwów, zajmie Lwów i pomaszeruje szlakiem żołnierzy carskich 14-15 roku w kierunku Węgier. Liczy, że odnowi nastroje rewolucyjne na Węgrzech i ruszą w kierunku Austrii i Włoch. I to był plan. To zostało sprecyzowane. Natomiast nie ma planu ataku na Niemiec. Także mówię, podsumujmy, tak to mniej więcej wyglądało. I najważniejsze, że ta bitwa uratowała nas i dalej. Bitwa uratowała nas, natomiast nie wiemy, jakie byłyby granice, gdyby nie było bitwy niemieckiej. To bitwa niemiecka dopiero otwarła perspektywy do negocjacji z Sowietami jak równy z równym. W tym momencie Sowieci mimo Bitwy Warszawskiej mają strategiczną przewagę, że oni się znajdują 250 kilometrów od Warszawy, tuż za Bugiem i na wysokości rzeki Niemen. Rozpoczynają się negocjacje, na szczęście nie w Mińsku, bo to byłaby katastrofa, tylko w Rydze, już na innych warunkach, ale na pewno bylibyśmy, gdy nie było operacji niemieckiej, słabszą stroną. I na pewno nie byłoby tych negocjacji, gdybyśmy przegrali bitwę o Lwów. Ta bitwa o Lwów została wygrana i dała nam szansę, czyli dwa sukcesy, Lwów i Warszawa, dała szansę na zwycięstwo niemieckie i dopiero ono daje perspektywę na uratowanie polskiej suwerenności. Nie wiem, czy pan profesor chce jeszcze do tego coś dodać. Jak chcę i to polemicznie. O, to się strasznie cieszę. To znaczy, sam pan profesor Chwalba powiedział, że plan był czyniony ad hoc. I teraz, gdyby jednak bolszewikom udało się zająć Warszawę i zdeptać Polskę, to wymyślenie planu ad hoc na podniesienie właśnie tego wrzenia rewolucyjnego, jak to drzewiej pisano w literaturze, na terenie Niemiec, nie byłoby nadmiernie trudne. To jest tak a propos tego, co planowali, jeżeli chodzi o Węgry. Proszę pamiętać, bo to musi wybrzmieć.
Dla bolszewików najważniejszym kluczem w ogóle do sukcesu rewolucji wychodzącej poza terytoria Imperium Rosyjskiego były Niemcy. To Niemcy były tym kluczem. Zawsze, przez całe też międzywojnie, dlatego oni się tak mocno tam aktywizowali. To jest rok 23, o którym mówiłem, ale to jest też rok 1918-19. Tam wysyła się najlepszych ludzi. Oczywiście w sposób konspiracyjny. Tam działa chociażby Karol Radek i tak dalej, i tak dalej. Zresztą i w 19 roku i później tam jeździł. Wielu też innych. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja myślę, że to już nie jest gdybanie. Myśmy nie uratowali tylko siebie i państw bałtyckich. To idzie dalej, bo w momencie, kiedy stabilizuje się tak zwana granica Ryska, to ona jest pewną gwarancją stabilności, niestety tylko na 20, niespełna lat, również dla Finlandii i dla Rumunii. To jeszcze dalej idzie. Tu dla tej części Europy jest to bezdyskusyjne. Natomiast myślę, że towarzysze kremlowscy wymyśliliby bardzo szybko, jak uruchomić olbrzymie pokłady rewolucyjne, które mimo zdławienia powstania Spartakusa ciągle w społeczeństwie, a zwłaszcza w tak zwanej klasie robotniczej niemieckiej, tkwiły. Tutaj pan profesor Chwalba słusznie, zresztą bardzo słusznie zwrócił uwagę na bitwę lwowską. Ja bym to troszkę rozciągnął, bo to nie jest tylko bitwa lwowska, to znaczy zatrzymanie rzeczywiście marszu tam w kierunku Węgier, to jest Lwów, ale to ma swoją kontynuację w postaci Zamościa, bo to jest przecież ten sam odcinek, prawda, ten południowy, i w postaci potem Komarowa, tej słynnej bitwy, kiedy rzeczywiście armia konna no nie zostaje rozbita, ale zostaje mocno poszczerbiona i pogoniona. Te aspekty nie powinny nam też umykać, bo my mówimy tylko Bitwa Warszawska, że to jest fatalne określenie. Jeżeli jestem już przy głosie, to chcę podnieść jeszcze trzy mity, z którymi walczę i przegram, bo one są zbyt mocno ukorzenione w polskiej tradycji i nawet w polskiej semantyce. Bitwa Warszawska. To nie była Bitwa Warszawska. Bitwą warszawską było Powstanie Warszawskie, bo się rozgrywało na terenie samej Warszawy. To była bitwa pod Warszawą albo na przedpolach Warszawy. To a propos. Druga rzecz, no, cud nad Wisłą, to już o tym można by było długo debatować. To pewnie przy pamięci. Będziemy o tym mówić. I trzecia, no to jest nieszczęsne sformułowanie wojna 1920 roku, nieprzypadkowo akcentowane przez wiele dziesięcioleci w historiografii także PRL-u. To nie była wojna 1920 roku, bo ona się nie zaczęła w 20 roku od operacji ukraińskiej, którą można było wskazać, proszę bardzo, Polacy zaczęli, byli agresywni, byli imperialistami. Ta wojna zaczęła się dużo, dużo wcześniej i to, co się działo w roku 20, było tylko jej kontynuacją. Ale tu schodzę na wątki może poboczne w stosunku do tego pytania, które padło. Przepraszam, jednak muszę, panie dyrektorze, dwa zdania, ale właśnie nie polemicznie, bo pan, sam profesor powiedział, uwaga, traktat ryski, ale on jest następstwem kolejnej wielkiej operacji, o której wspominałem właśnie, bitwy niemieckiej. I dopiero bitwa niemiecka dała te perspektywy i wtedy ten cały zestaw krajów znajdujących się w Europie Środkowo-Wschodniej uzyskał gwarancję. Co nas różni? Jednak różni nas wyobrażenie alternatywnej historii. Pan profesor akcentuje siły rewolucji. Ja uważam, że te siły rewolucji zostały już zduszone. I historia roku 20, również powstań śląskich, dowodzi, że tak naprawdę było. Były owszem jeszcze ogniska rewolucji, ale naprawdę rewolucja najlepszy czas miała za sobą. Znakiem tej granicy jest śmierć, zabicie Karla Liebknechta i Róży Luksemburg. Od tego momentu wyraźnie to słabnie. Prowincja niemiecka jest przeciwko rewolucji. Dlatego uważam, że ten wariant sojuszu Sowietów z armią niemiecką, Republiki Weimarskiej, a nie z rewolucjonistami, był bardziej realny i bardziej groźny dla nas. Tak. Ale mówię, to jest w zakresie historii, bo nie wiemy, jak tak, było. Oczywiście. Bo była bitwa warszawska, panie profesorze. Mogę ad vocem. To znaczy, ja bym się z tym zgodził pod jednym warunkiem. Czy tak myśleli liderzy sowieccy?
że ta fala rewolucyjna już opadła, że jej tam nie ma. Tak. Bo mam co do tego daleko idące wątpliwości i to wręcz odwołam się do badań mojego znajomego historyka rosyjskiego, Wiktora Aleksandrowicza Zubaczewskiego, który bardzo ładnie udowodnił, że owo ograniczenie aspiracji w eksporcie rewolucji, czy w ogóle nawet terytorialnych, następuje u liderów sowieckich w roku 1923, a nie wcześniej. To znaczy część z nich, nie wszyscy, zaczynają myśleć, okej, na razie odpuśćmy sobie z eksportem rewolucji dalej, bo to nam nie wyjdzie, ale to są doświadczenia właśnie owego przegranego października niemieckiego 1923, a nie 1919. I co zrobimy? Zbudujmy, starajmy się przynajmniej zrealizować plan minimum, a plan minimum to jest rozciągnijmy naszą władzę na terytoria byłego Imperium Rosyjskiego, czyli Królestwo Polskie, Finlandia, kraje bałtyckie, Besarabia, Północna Bukowina. I z tym ja się zgadzam, tylko te aspiracje w umysłach większości liderów bolszewickich, one się redukują nie w roku 19 czy 20, tylko w roku 1923. I tu się pewnie z panem profesorem różniła. To dobrze się historycy różnią, bo przynajmniej można dyskutować. Ale żeby jednak postawić kropkę nad i, dwa zdania. Mianowicie, kiedy w czasie Bitwy Warszawskiej wojska sowieckie docierają do Włocławka, Płocka i Torunia, na północy zajmują rejony, które zostały przyznane Polsce. Jaka jest decyzja władz sowieckich? Te ziemie natychmiast przekazujemy Niemcom. Tak, tylko Niemcom. Panie profesorze. I zabór pruski. Tak. Mamy pośrednie dowody. Porozumienie między naczelnym wodzem armii niemieckiej Szlachtem a Sowietami, to jest dowód w sprawie. Niemcy się zatrzymują, czy Sowieci się zatrzymują, będą szukali porozumienia. A co byłoby dalej? Nie wiemy, bo znowu wracamy, panie dyrektorze, do zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Trochę wiemy, jeżeli mogę, dlatego że cały w tym mam baras, żeby dwoje chciało naraz. Bo jeżeli już tak mówimy, to jeszcze przyjrzyjmy się, jak Niemcy patrzą na te wydarzenia. I tu się znowu odwołuję do ustaleń chociażby profesora Ralfa Szatkowskiego, który jednoznacznie po swoich badaniach sformułował trzy postawy Niemców. Tam, w kręgach decyzyjnych ówczesnych w roku 1919, zwłaszcza 20. Postawa pierwsza. Dajmy sobie spokój ze wszystkim, uderzmy na Polaków z drugiej strony i zróbmy to, co chcemy, czyli przywróćmy granice z 1914 roku i z Rosjanami, z Sowietami znajdziemy wspólny język. Nie ma problemu. Były takie postawy, ale to nie wzięło góry. Postawa druga. Pomóżmy Polakom. A nie dlatego, że ich lubimy i tak dalej. Nie, nie. Tylko jak pomożemy Polakom, to w ten sposób będziemy mieli dodatkowe argumenty, żeby ugrać u mocarstw zachodnich zwycięskich, korzystne dla nas rozwiązania i przeformatować traktat wersalski. I to też przegrało. Zwyciężyła postawa trzecia i to jednak była realna postawa władz niemieckich. To znaczy tak zwana neutralność, przy czym oczywiście bez wchodzenia w szczegóły, to była neutralność bardzo przychylna dla strony sowieckiej. Na pewno nie przychylna dla strony polskiej, ale to trzeba brać pod uwagę, bo przecież, dobrze, no liderzy sowieccy sobie pewne rzeczy wyobrażali, ale jeżeli już, to musieli mieć partnera po stronie niemieckiej, a tam wygrała właśnie taka opcja, o jakiej mówię. I tak też się Niemcy zachowywali w roku 20. Jednak walk polsko-niemieckich, na szczęście dla nas, nie licząc drugiego powstania śląskiego, no to na szczęście nie było. Bo cóż to by się dopiero stało, gdyby te walki tam wybuchły? No, uwielbiam, proszę państwa, prowadzić w ten sposób debatę, że właściwie nie muszę jej prowadzić, ponieważ jedno pytanie od razu wywołuje całą serię myśli. No, jak państwo widzicie, pewna różnica pomiędzy zaproszonymi dzisiaj uczonymi istnieje nie co do tego, że te skutki były poważne, tylko być może co do oceny głębokości tych skutków. Bardzo było ciekawe to, co pan profesor powiedział, czego nie znałem. Czy ta ocena, czy też punkt widzenia
polityków czechosłowackich, no wisi ust pytanie, w jaki sposób w ogóle wówczas nie tylko w Czechosłowacji, ale w innych państwach Europy postrzegano to, co się działo, to znaczy ten pochód wojsk sowieckich i ich zatrzymanie nie w Warszawie, tylko pod Warszawą. Jest jedno pytanie, które w tym momencie zadam, bo pytania można zadawać w trakcie. Jesteśmy obecni na naszym kanale fanpage'owym Krzysztoforów, a pytanie jest przecież jednym ze skutków tego, co się wydarzyło, to znaczy skutkiem także tego zwycięstwa jest trwający do dnia dzisiejszego spór, komu go zawdzięczamy. Rozwadowskiemu czy Piłsudskiemu, a może jeszcze Sikorskiemu? To jest pytanie wprost zadane przez jednego z naszych słuchaczy, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Przy okazji słuchacz, oglądacz, uczestnik po prostu pyta, jaką monografię, jaką książkę panowie profesorowie by polecili, ażeby mógł poszerzyć swoją wiedzę. To pewnie przy okazji panowie też to dopowiedzą. Ale to rozstrzygnijmy ten skutek, jeżeli możemy. Skutek w postaci sporu. To ostatecznie to zwycięstwo, które na pewno było, to Rozwadowski czy Piłsudski, czy jeszcze tam była pomoc francuska, a to Sikorski. No to ostatecznie jak, panie profesorze? No, no właśnie w tej ostatniej książce, no, Przegrane zwycięstwo, na temat wojny polsko-bolszewickiej są zawarte informacje na temat tego, komu Zachód gratulował po Bitwie Warszawskiej. Bo my się spieramy, Piłsudski, Rozwadowski, od 100 lat. Właśnie niekiedy jeszcze Sikorski się pojawia, pojawia się Haller również. Kolejna ważna postać, bo wiem, on na północy jako dowódca Frontu Północnego odgrywa ważną rolę. Sikorski dowodził Piątą Armią, Nową Armią, też był bardzo ważny. Natomiast po zwycięstwie warszawskim, ku zaskoczeniu Rozwadowskiego, Piłsudskiego i innych generałów polskich, premierzy zaprzyjaźnionych krajów, niesojuszniczych, nigdy nie byli naszymi sojusznikami, przynajmniej wtedy, pogratulowali generałowi Weygandowi. Czyli generałowi, który od niedawnego czasu był w Warszawie. Jego pomysły na temat prowadzenia wojny były znakomite, ale z perspektywy frontu zachodniego lat 14-18, bo on patrzył na wojnę polsko-bolszewicką z perspektywy doświadczeń frontu zachodniego, a innych doświadczeń nie miał. Proponowano się okopać, budować potężne fortyfikacje, tylko ta wojna miała charakter manewrowy. Nie było żadnych szans na zrealizowanie pomysłu Weyganda. Co najwyżej uwzględniano jego sugestie odnośnie kwestii technicznych. Zresztą później sam Weygand powiedział, że ten entuzjazm świata zachodniego, dziennikarzy, publicystów, polityków, że on był głównym zwycięzcą, są nieprzyzwoite wręcz. On nie wygrał tej bitwy. Wygrał Piłsudski, wygrała Armia Polska. Wygrał taki kraj nowy, zupełnie nieznany jeszcze w świecie, który się wtedy narodził, a świat nie wierzył, że taki kraj, który powstał znikąd, nie wiadomo skąd się wziął, i po co w ogóle z Europy potrzebny, mógł wygrać z Rosją. Nieważne jaka jest Rosja, ale Rosja jest Rosją. To jest mocarstwo, które miało wpływ na dzieje świata przez no, co najmniej 250 lat. I to nagle Polacy, znaczy Polacy nie mogli wygrać. No to kto im w tym pomógł? Oczywiście no, niektórzy mówili pomoc z góry, z nieba. No dobrze. Ale realnie patrząc, no to właśnie Francuzi mówili Weygand. Świat za nim powtarzał Weygand. Publicystyce do dzisiaj podkreśla się i historiografii, poważnej historiografii angloamerykańskiej, francuskiej i nawet niemieckiej. Wygrał Weygand. A w Anglii kto wygrał? I to jak przeglądałem materiały na ten temat, no byłem zaskoczony. Anglicy uznali, że gdyby nie Lloyd George, najbardziej nieprzyjazny nam polityk Zachodu, to byśmy tą bitwę warszawską przegrali. Gdzie jest miejsce dla Rozwadowskiego? On w ogóle nie funkcjonuje.
Dopiero w ostatnich 20-30 latach dzięki wysiłkowi polskich przyjaciół za granicą, dzięki wysiłkowi polskich historyków, stopniowo udaje nam się wprowadzić na te salony, powiedziałem, historiografii światowej Józefa Piłsudskiego. To idzie bardzo wolno, spotyka się z licznymi oporami. Z bólem. Stereotypów. Dlatego to jest jakby, powiedziałem, wewnętrzna zabawa Rozwadowski-Piłsudski, nasza krajowa, natomiast nie ma to przełożenia na świat. Tak samo nie zaistniało pojęcie Dabernona, który nie był wojskowym. 18. Największa w dziejach świata bitwa. Jest fantastycznie, kiedy w leksykonach angloamerykańskich czy niemieckich, gdzie się powiada o 100 najważniejszych bitwach świata, że pojawiała się Bitwa Warszawska. Ale w dobrym towarzystwie, bo Bitwy Wiedeńskiej i Bitwy Grunwaldzkiej. A Bitwa Warszawska jest jedynym zwycięstwem polskim faktycznie bez sojuszników. Z tego się cieszymy. Wśród setki. Natomiast ta 18. bitwa nie zaistniała w historiografii światowej. To jest w tej chwili coś do odrobienia przez nas. Natomiast wracając do pytania, na pewno profesor też będzie miał tutaj, profesor Mariusz Wołos, swoje zdanie. Tego nigdy nie rozstrzygniemy, bo to była gra zespołowa. Nie jest tak, że najwybitniejszy wódz XX wieku działa bez sztabu. Bez sztabu jest martwym wodzem. Z tym, że Piłsudski miał dwa sztaby. Sztab taki ścisły, składający się z jego zaufanych legionowych oficerów i sztab szerszy, na czele którego stał ten generalny, na czele którego stał Rozwadowski, który się pojawił w następstwie rzeczywiście życzeń Anglików i Francuzów. To Francuzi powiedzieli, zmieńmy szefa sztabu. Zresztą wcześniej mówili, zmieńmy Piłsudskiego. Przecież Piłsudski miałby zmieniony. Niewiele brakowało, że Dmowskiemu by się udało zastąpić Piłsudskiego Hallerem bądź Doborem Muśnickim. Także, ale mówię, ci panowie wtedy, Rozwadowski i Piłsudski, z sobą dobrze współpracowali. Te dokumenty, które zostały opublikowane, a tu wspaniałą robotę wykonał zespół Grzegorza Nowika z Warszawy, dowodzą, że... Wcześniej profesora Tarczyńskiego. Że między innymi te relacje były dobre. Znacznie gorsze z Weygandem. I Rozwadowski i Piłsudski za Weygandem nie przepadali. I Rozwadowski i Piłsudski chcieli ograniczyć rolę oficerów francuskich. Żeby nami nie rządzili, żeby później nie powiedzieli, że oni wojnę wygrali. Ale tak wygrali, przynajmniej w publicystyce świata. Dziękuję, panie profesorze, za tą, chciałem powiedzieć, nie tylko błyskotliwą, ale i z pewną pasją wygłoszoną opinię. No, dla obu panów profesorów, na ile ich czytam, to bardziej polityka, dyplomacja to jest ten żywioł, w którym panowie profesorowie pływacie, może mniej w tych konstruktach militarnych, ale czy do tego, o czym powiedział pan profesor Andrzej Chwalba, pan profesor chciałby też coś dopodać? Tak, jeżeli można. Oczywiście ja z profesorem Andrzejem Chwalbą się zgadzam. Tu nie ma polemiki między nami, aczkolwiek szkoda. Wejdę w pewne szczegóły, które może tę polemikę wywołają. Natomiast to, że gratulowano Weygandowi, to nie jest stosunek do Piłsudskiego czy Rozwadowskiego, tylko w ogóle tamtych polityków zachodnich do Polski. A cóż to jest Polska? Nie wiadomo co. No przecież to jest niemożliwe, żeby jakiś tam kraik mały, nie wiadomo z czego powstały. Z Polską to kojarzono i to ci, którzy mieli jakąś orientację, Królestwo Polskie dawne. I on nagle, ta skromna, malutka część dawnej Rosji miałaby tę wielką Rosję sama pobić, no to się w głowie nie mieściło. Ach, był tam Weygand, to na pewno jego sprawa. I dlatego gratulowano jemu. Natomiast my jednak mamy dokument jeden, nie myślę tutaj o słynnym rozkazie podpisanym przez generała Rozwadowskiego, bo na ten rozkaz ja osobiście patrzę jako na pokłosie pewnych wcześniejszych decyzji. To znaczy o skoncentrowaniu wojsk i tak dalej, to jeszcze wcale nie znaczy, że Rozwadowski był autorem całej operacji. Natomiast ja tutaj wracam do czegoś, co nie jest, nie wiem dlaczego, w literaturze specjalnie eksponowane, aczkolwiek niektórzy historycy o tym pisali. Protokoły Rady Obrony Państwa, dokładnie protokół z 27 sierpnia 1920 roku, kilkanaście zaledwie dni po tej kontrofensywie,
kiedy członkowie Rady Obrony Państwa pod nieobecność Piłsudskiego pytają generała Rozwadowskiego, jaki był wkład Francuzów w to zwycięstwo i jak to w ogóle wyglądało. I teraz co generał Rozwadowski odpowiada, to jest zapisane przez in extenso. Wkład francuski był żaden, dlatego że generał Weygand proponował, ażeby opuścić Lwów, wycofać się z Galicji Wschodniej i umocnić linię tak mniej więcej na południe od Warszawy i przerzucić co się da w okolice Warszawy, a zwłaszcza na północ od Warszawy, żeby czasami nie doszło do okrążenia od strony właśnie o Włocławka, Płocka czy nawet Torunia. No do samego Torunia bolszewicy na szczęście nie doszli, ale zdarzało im się przekroczyć Wisłę. I to jest pomysł Weyganda, oddać w ogóle Galicję Wschodnią, Lwów. No na to się nie zgodzono. Strona polska powiedziała, nie, tak się bronić nie będziemy. Wtedy mielibyśmy dopiero to, o czym pan profesor mówił. Tak. Znaczy nie byłoby bitwy lwowskiej, bo tam nie byłoby wojska polskiego. Więc bolszewicy mogliby się wlać gdzieś tam przez te Węgry. To proponował Weygand. Natomiast faktem jest, że on zgłosił propozycję, ale i nie forsował na siłę. I teraz, co dalej mówi Rozwadowski? Przedłożyłem naczelnemu wodzowi dwa plany kontrofensywy na skrzydle południowym. Jeden plan wychodzący mniej więcej na pozycję Mińska-Mazowieckiego, czyli bliżej Warszawy. Czyli mówiąc krótko, zadać prawy sierpowy, ale bliżej Warszawy. I drugi gdzieś tam dalej nad Wieprzem. Naczelny wódz pierwszą koncepcję odrzucił, aczkolwiek ja byłem jej zwolennikiem. Ja, Rozwadowski. Czyli sam Rozwadowski wskazuje, że wybór koncepcji kontruderzenia z Nadwieprza to jest wybór Piłsudskiego. Wybór. Do tego jest jeszcze wykonanie, bo przecież Piłsudski sam tą kontrofensywą dowodził, o czym też nie można zapominać. Ale to wcale nie umniejsza roli generała Rozwadowskiego, postaci świetlanej. Rzeczywiście ta współpraca się świetnie układała, ponieważ nie do końca wiemy, od kogo pochodzi sama koncepcja tego kontrudężenia. Coś takiego chciano zrobić wcześniej w oparciu o Brześć i o Bóg. To się nie udało. Tam oczywiście potem zrzucano winę na Sikorskiego, że on nie był w stanie Brześcia utrzymać. Sikorski się bronił słusznie, chyba że on po prostu nie mógł. Bolszewików było za dużo, miał za słabe siły, musiał się stamtąd wycofać. I teraz próbowano ten manewr powtórzyć. No właśnie, tylko kto tak naprawdę był autorem koncepcji? Są tacy historycy, Grzegorz Nowik, którzy jednoznacznie twierdzą, autorem koncepcji też był Piłsudski. Ale powiem delikatnie, przekonywujących w 100% dokumentów nie ma. Inna sprawa, że wiele kwestii dokonywało się poza dokumentami i takiej opcji też wykluczyć nie można. Jedno jest pewne, że to Rozwadowski przedłożył te dwie koncepcje. Kto wcześniej to obmyślał, czy robił to Piłsudski, czy robił to Rozwadowski, czy robili to obaj, to jest sprawa nie tak łatwa do jednoznacznego stwierdzenia, ale bez wątpienia trzy elementy grają na rzecz Piłsudskiego. Wybór kontrofensywy z Nadwieprza, odpowiedzialność za to. Tu trzeba zawsze podnieść kwestię, a co by było, gdybyśmy to wszystko przegrali? Kto byłby za to odpowiedzialność? Piłsudski tę odpowiedzialność jednak wziął na siebie. No, można dyskutować, niektórzy twierdzą, uciekł, wyjechał do Bobowej. No dobrze, no uciekł i wrócił, no to bez sensu. On wiedział, że to się może źle skończyć. Chciał się pożegnać z rodziną. Ale wrócił i dowodził wojskami. No i właśnie ten trzeci element, on sam osobiście tym dowodzi. Myślę, że tutaj powiedziałbym tak, że plan, wykonanie planu to jest jednak Piłsudski. Sam pomysł to jest sprawa bardzo trudna do rozstrzygnięcia. Bez wątpienia świetna współpraca generała Rozwadowskiego jako szefa sztabu z naczelnym wodzem jest kluczem do tego zwycięstwa i to trzeba podkreślać. Zresztą Piłsudski sam powiedział o Rozwadowskim wówczas, z którym się potem drogi rozeszły. One się rozeszły po maju na dobre 26 roku, czy w maju dokładnie, to pewnie o tym nie będziemy mówić. W nieszczęściu jedyny. To są słowa naczelnego wodza o szefie sztabu. Inni się załamywali. Generał Szeptycki, który wcześniej miał bardzo dobre kontakty z Piłsudskim, no przeżył załamanie nerwowe przecież w lipcu już faktycznie 1920 roku. Inni odmawiali przyjmowania dowództwa, no, Dowbor-Muśnicki, prawda? To nie było takie proste. A Rozwadowski z tą swoją
energią, większą niż my tu obaj z panem profesorem reprezentujemy, dawał poczucie, że nie wszystko jest przegrane, że jesteśmy w stanie to wygrać. To jest wielka rzecz i to trzeba podkreślać. Naprawdę Tadeusz Jordan Rozwadowski w tym sensie jest współautorem polskiego zwycięstwa w 1920 roku i to nie ulega wątpliwości. No, można tylko dwa zdania, bo skoro już taka piękna tradycja, że zgoda. To może warto przypomnieć, że polscy oficerowie służący w armii austriackiej, kończący wyższą szkołę, Akademię Wojenną, pracowali w sztabie i mieli doświadczenie sztabowe o wiele częściej niż polscy oficerowie w armii rosyjskiej. Polscy generałowie, których rzeczywiście była spora gromadka w armii rosyjskiej, głównie byli oficerami operacyjnymi. W armii austriackiej mieli doświadczenie sztabowe. I Rozwadowski, który został szefem sztabu, zgromadził swoich doświadczonych sztabowców z armii austriackiej. I to nie jest tak, że siedzi pod gruszą i duma naczelny wódz i myśli, co by wymyślić takiego nadzwyczajnego. Bez pracy sztabu pomysł nie powstanie. To oni najpierw wypracowali koncepcję, widzą dokładnie, co się dzieje na froncie i zaczęli z nim rozmawiać, przedstawiając te dwie koncepcje. I on szczęśliwie wybrał to, co było właściwsze. No i to może tylko wzmocnić zdanie pana profesora, że wykonanie było majstersztykiem Piłsudskiego. On dowiódł tutaj, że jest rzeczywiście wybitnym wodzem. I to nas prowadzi do sporu na temat pamięci, mianowicie wszystkich najważniejszych rozstrzygających bitwach w pierwszym szeregu, nie jest przypadkiem, maszerują wojska legionowe. Tak. Tak. No to już pan profesor, mówiąc o tej gruszy, pod którą siedział, czy też nie siedział Piłsudski, oczywiście pod gruszą wiemy, że siedział Kościuszko, to jest bardzo mocno związane z naszą pamięcią narodową, a żeby siedzieć pod gruszą, siedzenie pod gruszą jest owocne, w ten sposób przechodzimy... Podobnie jak pod lipą, ale w ten sposób przejdziemy do owej pamięci, ale do pamięci przejdźmy takim dryblingiem. Rozmawia nam się już dobrze 50 minut, przejdźmy do tego takim dryblingiem, mianowicie no niezależnie od tych skutków, na których panowie profesorowie skupili się w pierwszej części naszej rozmowy, to znaczy tych skutków politycznych, ale mówiliśmy tu głównie o polityce zagranicznej, to ta Bitwa Warszawska miała też, czy też nie miała jakichś istotnych skutków na umeblowanie polskiej sceny politycznej. No bo te pierwsze lata naszej polityki wewnętrznej, no to była męka, to znaczy to było rodzenie się czegoś. Zdecydowane zwycięstwo, które odpycha Sowietów. Zaczyna się bezpośrednio właśnie spór i tu już się zaczyna spór o pamięć. W jaki sposób to zwycięstwo oddziałało na naszą scenę polityczną wewnątrz? Czy w ogóle można mówić, że ono ją ustabilizowało? Patrząc na to, co się działo przez kolejne 20 lat, od razu zastanawiam się, czy tak. W maju 1920 roku Piłsudski przyjmuje defiladę w Kijowie. Jest u szczytu sławy. Tak? Jest u szczytu sławy. Ale to jest początek końca tej sławy. Porównywany jest łącznie z politykami narodowej demokracji do Chrobrego. Chrobry też wkroczył do Kijowa. Zapomniano o tym, że ma być to stolica Ukraińskiej Republiki Ludowej. Tam ma rezydować Petlura. Przypominano szlach Chrobrego, że Chrobremu się nie udało, ale Piłsudskiemu się uda i Polsce. I to będzie jakby polska wschodnia forteca. Polska wschodnia forteca. Niektórzy publicyści w swoim zachwycie wielkością Piłsudskiego uznali, że porównywanie go z Batorym, porównywanie go z Sobieskim, czy porównywanie z Chrobrym jest nieprzyzwoitością wobec Piłsudskiego. Zaczęli go porównywać z Napoleonem i Aleksandrem Macedońskim. A niektórzy mówili, że jest większy od Napoleona i Aleksandra Macedońskiego. Przyjeżdża do Warszawy no i jest przyjmowany jak światowy celebryta, jak gwiazda rocka. Tłumy wychodzą. Świętują przyjęcie wielkiego wodza. Ale zaczyna się kontrofensywa.
na południu Budionnego, który jest ściągany z Kaukazu, na północy Tuchaczewskiego. Sowieci ściągają skąd tylko można posiłki na front zachodni. Rusza kontrofensywa. Z tygodnia na tydzień, jakby równomiernie do tempa wycofywania się, czy ucieczki nawet wojsk polskich, spadają akcje Piłsudskiego na tej giełdzie popularności. Wcześniej faktycznie rząd był jego, no może prywatnym prawie rządem. Na pewno minister spraw zagranicznych odpowiadał przed Piłsudskim. Premier dowiedział się o ofensywie kijowskiej trzeciego dnia po rozpoczęciu ofensywy. Prosił tylko Piłsudskiego w liście, żeby jednak, no jak coś ważnego pan przygotowuje, żebym jednak te informacje otrzymał wcześniej, żeby nie był zaskoczony informacjami gazetowymi. Co się dzieje? On sam czuje się coraz gorzej, nie jest pewny tego. Mówi, że generałowie, oficerowie źle rządzą. Generał Boruszczak, no, z Armii Austriackiej, poddaje faktycznie bez walki Wilno. To jest klęska, również wizerunkowa. Świat się w Polsce sypie. Okazuje się, że w każdej chwili Sowieci przejmą wszystko. No i wówczas powstaje ta Rada Obrony Państwa, powstaje nowy rząd i stopniowo władzę odzyskuje Sejm. Do tego momentu, do wyprawy kijowskiej, łącznie z zajęciem Kijowa, Sejm faktycznie mający większość skupiającą przeciwników Piłsudskiego, czy tam byli w większości narodowcy, ludowcy z Witosem, narodowcy z Grabskim, no później doszlusu Jedmowski, którzy byli przeciwni wyprawie kijowskiej, przeciwni Petlurze, przeciwni układowi z Ukraińską Republiką Ludową. Przecież Grabski podaje się do dymisji jako szef Komisji Wojskowej Spraw Zagranicznych. I teraz są szczęśliwi, że mogą upokorzyć Piłsudskiego. Stąd pomysł Jedmowskiego odwołania go z funkcji naczelnego wodza. Zostaje naczelnikiem państwa, ale zabawki w postaci wojska zostaną mu zabrane jako temu wodzowi, który nie daje sobie rady. Ale na szczęście polscy politycy zrozumieli, znając tą przypowieść sprzed wieków, że karocy, która pędzi przez rzekę, z karocy nie można koni odkulbaczyć, jak kiedyś mówiono, prawda? Czyli koni zwolnić, bo wtedy wiadomo, będzie dramat, będzie koniec przeprawy. Na szczęście zostaje Piłsudski, bo kto mógł być alternatywą? Haller. Haller by tego nie udźwignął. A dobór Muśnicki, no wiemy, również kapryśny i niespójny pod względem emocjonalnym, bo jego zachowanie tego dowodziło, też nie dałby rady. Czyli tu wykonano mądrą rzecz, ale Piłsudski już jest na dnie. Jest na dnie w porównaniu z tym, co było wcześniej. Jest wodzem i teraz, kiedy wygrywa nawet bitwę wiedeńską... Warszawską. Kolejną bitwę. Warszawską już wygrał, to już żeśmy omawiali. Wileńską. Wygrywa kolejną bitwę, niemeńską. Powiedziałem wiedeńską? Wiedeńską, a, tak. W końcu, no, Sobieski przecież. Skoro jest lepszy od Jana III Sobieskiego, to i wiedeńską. Wygrywa niemeńską. Kto konstruuje, jak konstruuje skład polskiej delegacji na rozmowy pokojowe w Rydze? Jego przeciwnicy polityczni. I to jest przegrana Piłsudskiego. On wygrywa militarnie, ale w kwestiach politycznych, czyli kształtu polskiej granicy i kształtu granicy z Rosją, kwestia tworzenia państw buforowych czy państw satelickich Polski na wschodzie zostaje pogrzebana, bo jego przeciwnicy tej wizji nie mają. Czyli następuje to przemeblowanie sceny polskiej politycznej na niekorzyść marszałka. Panie profesorze? Dwie kwestie. Ja to widzę trochę inaczej. Po pierwsze, i chwała Bogu. Tak. Po pierwsze, Piłsudski przegrał swoje koncepcje rzeczywiście na polach Ukrainy. To znaczy tam upadła koncepcja federacyjna i to nie dlatego, że pojawiła się tam pierwsza armia konna,
musieliśmy w czerwcu 20 roku Kijów opuszczać i coraz szybciej się wycofywać, tylko dlatego, że okazało się w zderzeniu z rzeczywistością, że ani Ukraińcy, ci, którzy nas tam przyjmowali, nie palą się do tej koncepcji, ani też strona polska tam na dole, choćby administracja wojskowa, armia, duża część opinii publicznej, nie tylko endecja, wcale tej koncepcji nie chce. To Piłsudski rozumie już wówczas. Natomiast jedna kwestia co do tych tradycji, to nie widziałbym tego może aż tak czarno, bo zrobiono jednak coś, na co nie potrafili się wznieść uczniowie i współpracownicy Piłsudskiego w 1939 roku, chociaż jeden z nich to proponował. Proponował to może najbliższy, wówczas ciągle jeszcze najbliższy współpracownik Józefa Piłsudskiego, Kazimierz Sosnkowski, czyli rząd koalicyjny. No przecież rząd obrony narodowej z Wincentym Witosem, chłopem, symbolem w ogóle ruchu chłopskiego i z wicepremierem Ignacym Daszyńskim, tu z Galicji, z Krakowa przecież związanym, jako symbolem z kolei robotników, to był majstersztyk. To jest właśnie... Pokażmy, że w okresie zagrożenia my, Polacy, jesteśmy w stanie się zjednoczyć. Utwórzmy rząd, który jest rządem zgody narodowej, jest rządem koalicyjnym, rządem obrony narodowej. To jest pewna tradycja, do której potem nie nawiązano i no, niestety, jakby tak szukać analogii, to niespecjalnie nawiązujemy do tego po dzień dzisiejszy, chociaż warunki są może nie tak tragiczne, na szczęście dla nas wszystkich. To jest jednak tradycja, z której nie skorzystano, zwłaszcza jeżeli chodzi o okres II wojny światowej, kiedy pamięć tamtego rządu była jeszcze bardzo żywa, bo żyli ci, mało tego, rządzili, którzy albo uczestniczyli w pracach wtedy już politycznych, albo na nich się wychowywali. To jest to. Natomiast rzeczywiście to, o czym mówił pan profesor Chwalba, że Piłsudski sobie tak lekceważył nawet Sejm, to jest więcej przykładów. To samo było rok wcześniej z wyprawą wileńską. Oczywiście zawsze można powiedzieć, no nie wolno informować 400 panów i kilku pań o tym, że będzie dokonywana ofensywa, bo któryś puści farbę. Ale chociażby premiera warto poinformować. Ale już o tym, że wyda się manifest do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, to wypadałoby poinformować, a Piłsudski też tego nie zrobił. On po prostu traktował to, ja jestem tutaj jako pierwszy, a cała reszta niech sobie spokojnie czeka. I tu rzeczywiście te klęski z lata 20 roku to przeorientowują. To znaczy Piłsudski musi się liczyć z Sejmem. Natomiast on nie wywiera też, a mógł, mimo wszystko mógł. Na przykład dyplomatów francuskich dziwiło, jak to jest, że Piłsudski, mając w rydze Leona Wasilewskiego, Ignacego Matuszewskiego, Wacława Jędrzejewicza, Stanisława Janikowskiego, swoich ludzi, całą masę, tu wymieniam tylko niektórych, nie naciska, żeby na przykład zaprosić tam Petlurę. No, w końcu sojusznika. Skoro po drugiej stronie mamy nie tylko Rosję sowiecką, ale też Ukrainę sowiecką, więc proszę bardzo, byłaby jakaś równowaga. Że Piłsudski nie naciska, aby realizować koncepcję federacyjną, tylko oddaje to właśnie Grabskim i temu towarzystwu, które ma zupełnie inną wizję. No właśnie dlatego, że Piłsudski już dużo wcześniej wiedział, że to jest nie do zrealizowania, że nie ma sensu. To, co się uda ugrać tam w Rydze, udało się dużo dzięki też operacji niemeńskiej, czy bitwom nawet nad Niemnem, bo w zasadzie to było kilka bitew, ale zostawmy już te szczegóły. Poza tym nie patrzmy na tę koncepcję federacyjną, inkorporacyjną jako na dogmaty. Bo jak się dobrze wczytać w koncepcję Piłsudskiego, którą on przedkładał swoim współpracownikom od 1918 roku, to on wcale nie traktował tych pomysłów Dmowskiego jako bardzo odległych od swoich. Za wyjątkiem oczywiście Litwy, bo tutaj miała być federacja bezwzględna. Jak się uda federacja? Będzie świetnie. Ale jak się nie uda? No trudno, no nie udała się. Dlatego też z taką... No,
pozornie może łatwością odpuścił te swoje koncepcje, bo je przegrał na polach bitew czy na tych, prawda, nizinach ukrainnych wiosną 1920 roku. I to też trzeba podkreślić, bo to też jakoś w literaturze słabo funkcjonuje. Tutaj takich wątków jest dużo. No tak, sprawdzając urządzenia, które nas otaczają ściśle, mówiąc krótko, mamy mówić o pamięci, no i oczywiście doczekaliśmy się tego pytania oczywistego, chciałoby się powiedzieć, to znaczy nie unikniemy, będziemy chyba zawsze uwikłani w tą figurę cudu nad Wisłą, która chyba jest najbardziej taką jednoznaczną pieczęcią pamięci. No, zawsze powraca pytanie pierwsze, kto był autorem uderzenia z Nadwieprzu? A drugie pytanie, kto jest autorem i skąd się zrodził ten pomysł, ażeby nazwać to cudem nad Wisłą? Bo od cudu nad Wisłą zaczyna się chyba ta opowieść o pamięci tej bitwy, prawda? Chyba, że nie. Czy wiadomo, kto jest autorem? Co więcej, uważam, że nie był oryginalny. Był romanistą, był profesorem romanistyki, więc czytał na bieżąco francuskie dzieła i no, przełożył to, co Francuzi nazywali miracle de la Marne, cud marny, na cud Wisły. To jest Stanisław Stroński, który jako pierwszy o tym napisał i to jednak było skierowane przeciwko Piłsudskiemu. Co tam jakiś Piłsudski, co tam jakiś naczelny wódz, w ogóle co tam jakieś wojsko? Cud, te siły nadprzyrodzone tutaj. Przy czym faktycznie tego określenia używały też inne gazety, ale jako pierwszy zrobił to Stroński. Na przykład Naród, który był bardziej propiłsudczykowski, też pisał o cudzie nad Wisłą, ale jako cud wskazywał Piłsudskiego. To cud, że mamy Piłsudskiego, bo dokonał się cud nad Wisłą. Moim zdaniem to określenie, z którym już nie będziemy walczyć. My tę walkę przegramy. To jest tak, jak pan dyrektor mówił. To jest pewna sztampa, która funkcjonuje, ale ono przynosi dużo szkody. Dużo szkody, bo to nie był cud. To nie był cud. Gdyby nie to, że byli ludzie tacy jak Piłsudski, Rozwadowski, ten rząd obrony narodowej, rzesze żołnierzy, ochotników, Haller i inni, gdyby nie obrona Lwowa, Zadwórze, obrona Zamościa, no to nie byłoby cudu, to byłaby klęska. To jednak był wielki wysiłek ogromnej rzeszy Polaków, pobudzony patriotyzm, który przyniósł efekt nadzwyczajny. Dlatego określanie tego cudem, no, dla mnie osobiście jest robienie krzywdy nam samym jeszcze dzisiaj. Ale zdaję sobie sprawę, że to jest donkiszoteria, że z wiatrakami już walczyć chyba się nie da, bo już walczymy z nimi od 100 lat. To określenie pozostaje, tak jak określenie Bitwa Warszawska, tak jak określenie Wojna 20 roku. Prosiłbym tylko czasami o refleksję nad właśnie taką powtarzaniem pewnej kalki, pewnej sztampy. Określenie Bitwa Warszawska chyba z tego punktu widzenia, który pan profesor podniósł, czyli umniejszaniu naszego wysiłku, naszych zasług, to określenie Bitwa Warszawska jest chyba cokolwiek mniej szkodliwe. Tak. Panie profesorze, to może jednak nie poddawajmy się, jeszcze spróbujmy tą donkiszoterię uprawiać, chyba że pan profesor ma w tej sprawie inne zdanie. Nie, bo to jest kategoria spoza dyskursu historyków, publicystów. To jest kwestia wiary z obszaru transcendencji. Albo wierzymy, że cud miał miejsce, albo nie wierzymy. Jedni do dnia dzisiejszego wierzą, że był cud, a inni nie wierzą. I tak już zostanie. Natomiast zgadzam się z tym, co mówił pan profesor, że przywołując pojęcie cudu, odbieramy sami sobie chwałę wielkiej pracy podjętej jesienią 18 roku, żeby w marszu zbudować państwo i w marszu zbudować armię. Armia sowiecka, czy Armia Czerwona, powstała ponad rok wcześniej w stosunku do Wojska Polskiego. Czyli miała dłuższy czas na przygotowanie się do operacji. My tego czasu nie mieliśmy. Kiedy przyjeżdża Piłsudski z Berlina do
Warszawy 10 listopada roku 18 ma gotowych maksimum 10 tysięcy żołnierzy. 10 tysięcy żołnierzy, a półtora roku później Armia Polska liczy około miliona. Oczywiście tych, którzy byli gotowi do prowadzenia bezpośrednich działań bojowych, było znacznie mniej. Niemniej, jeśli mówimy już o czymś cudownym, czymś niezwykłym, w rozumieniu niezwykłości, to niezwykłość mobilizacji społeczeństwa polskiego wokół idei obrony państwa niepodległego. Że w ciągu tych parunastu miesięcy wykonano olbrzymią pracę na rzecz pogłębienia jedności różnych środowisk polskich chłopów, zwłaszcza zamieszkujących trzy zabory. I to był wysiłek, który przyniósł owoce. Ale gdyby nie grono zaangażowanych, dzisiaj byśmy powiedzieli celebrytów, ale to nie byli celebryci, to byli artyści, ludzie sztuki, ludzie kultury, aktorzy, którzy jechali na front, nagrywali filmy, opowiadali żołnierze o Polsce, opowiadali o polskich królach. Ci żołnierze w okopach dowiadywali się, że był Kościuszko, że był Sobieski, że i tak dalej, i tak dalej. I stopniowo zaczęła się budzić w nich świadomość narodowa, a no bolszewicy również, strasząc Polaków zagładą kościołów, zniszczeniem ośrodków kultu religijnego, na pewno też się przyczynili do determinacji. Czyli strach również wywołany propagandą sowiecką i kontrpropagandą polską, czyli również te aspekty wojny psychologicznej przyniosły tą mobilizację. I to jest coś zupełnie niezwykłego. Nie chcę tego cudem nazywać, ale czymś zupełnie niezwykłym. I zawsze powinniśmy to podkreślać, niezależnie od czasu, niezależnie od naszych poglądów politycznych. No, jest jeszcze jedno pytanie, które widzę wraca do początku naszej debaty. Zapewne musimy jeszcze podkreślić ten jeden element związany z skutkami politycznymi, ale pytającego bardzo proszę, aby uzbroił się na chwilę w cierpliwość, bo chciałem jeszcze zapytać pana profesora Mariusza Wołosa o to, jak możemy, czy możemy w ogóle, niezależnie od tego, że to słowo cud nie robi nam dobrze, bo trochę nas w samych naszych oczach deprecjonuje ten nasz wysiłek. No jesteśmy też po filmie Hoffmana 1920. Tak się składa, panie profesorze, że ten film na premierze byliśmy razem, nawet to pamiętam. Chyba w Galerii Kazimierz oglądaliśmy kiedyś ten film 1920 po trwającej jeszcze, no ale kończącej się już trochę przysypanej tym kurzem bitewnym COVID-u, co by nie mówić, rocznicy mamy niepodległą, to czy my jesteśmy w stanie dzisiaj spróbować spojrzeć na to, jakoś podsumować, jak my dzisiaj pamiętamy ten rok 1920, który, jak pan profesor powiedział, nie może być tylko do tego roku ograniczony. Jakie miejsce w naszej pamięci dzisiaj zajmuje ta bitwa, to wydarzenie? Myślę, że nie tak znaczące. To znaczy, to też jest podział pokoleniowy. Ja pamiętam jeszcze ostatnich legionistów i uczestników tej bitwy z lat 80., nawet początków lat 90., oni tym żyli. Dla nich to było coś absolutnie, może nawet najważniejszego. Zaryzykowałbym twierdzenie, że II wojna światowa ze swoimi okrucieństwami, okropieństwami, potwornością nie przykryła w ich pamięci żywej wydarzeń roku 1920. Było to też w tym kolejnym pokoleniu jeszcze wydarzenie kultywowane, no chociażby dlatego, że ludzie urodzeni gdzieś tam w okolicach powiedzmy roku 1915, nawet 20 jeszcze przechodzili przez armię międzywojenną, gdzie czy armię polską w czasie II wojny światowej, polskie siły zbrojne, gdzie te sprawy kultywowano. Potem to już ucichało, no tutaj PRL
swoje zrobił, bo przecież o tej wojnie w ogóle nie uczono w szkole. Ja pamiętam, bo byłem uczniem wtedy. Ja się dowiadywałem o tej wojnie z lektur zakazanych albo z opowiadań dziadków, natomiast na pewno nie od nauczycieli. I to gdzieś dogasało, wybuchło to w latach 90., ale czy wróciło do tej roli wcześniejszej? Myślę, że nie. Myślę, że tutaj nawet ta rocznica, którą teraz w cieniu oczywiście niestety pandemii przechodzimy, nie przywróciła w takiej pamięci zbiorowej, ujęciu zbiorowym wagi tamtejszych wydarzeń. Dla młodzieży to jest sprawa zupełnie, to jest takie Grunwald gdzieś tam, prawda, Wiedeń, odległe czasy, coś tam się działo jakieś 100 lat temu, a co to nas dzisiaj obchodzi. Ale może to jest prawidłowość pewna. Może to jest prawidłowość. Ja natomiast odwołam się do jeszcze jednej. Miałem przyjemność udzielić bardzo długiego wywiadu dziennikarzowi francuskiemu z takiej gazety Guerre et Histoire, Wojny i Historia. Francuzi poświęcili dużą część numeru tej gazety właśnie wojnie polsko-bolszewickiej. Jak to zatytułowali? Miracle sur la Vistule. Cud nad Wisłą. Na szczęście dali podtytuł, który wiele tłumaczy i trochę łagodzi to, o czym żeśmy mówili. Armia Polska upokarza Armię Czerwoną, Armię Rosyjską. Taki był podtytuł tego, więc gdzieś to się tam, prawda, przebija, że jednak waga to jest istotna, skoro gdzieś na zachodzie Europy dla ludzi, dla których to są odległe zupełnie tematy, jednak ten temat żyje. I to jest pocieszające. To nie jest gazeta, która jest... To są takie nasze, mówią wieki, profilowane na historię wojskową, czytane przez duże grono miłośników historii wojskowej, ale nie tylko wojskowej. Więc to gdzieś tam żyje. Natomiast waga jest taka, chyba jaka może być już po 100 latach. Dla nas to nie jest już historia żywa. Odchodzi to w cień, może nie w zapomnienie, ale to jest naturalna kolej rzeczy. Pan profesor, znany panu doskonale, pan profesor Jacek Chrobaczyński, używając w jednym ze swoich tekstów takiego zwrotu, który jest bardzo obecnie modny w współczesnej psychologii czy psychoanalizie. Często się mówi, co ci robi coś albo sam, to się mówi, prawda, co wam zrobiło to czy tamto. Pan profesor Jacek Chrobaczyński stawia taką tezę, którą być może jeszcze panowie skomentują i będziemy zmierzać ku końcowi. Pamiętam oczywiście o jeszcze jednym pytaniu na deser, że być może, że dlatego, że zastanawiamy się często, co nam robi zwycięstwo, jakie skutki odniosło zwycięstwo, a nie pytamy się, i to była też taka pretensja profesora Chrobaczyńskiego do tych rocznicowych uroczystości, które się nazywa Niepodległa, że nie pytamy mocno, a co nam zrobiło te 123 lata niewoli. To znaczy, że nie zastanawiamy się nad tym, jakie były skutki głębokie tej niewoli, to nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zrozumieć skali tego zwycięstwa. Nie jesteśmy w stanie zrekapitulować, przeżyć, docenić naszych zwycięstw, dlatego bo się skupiamy na zwycięstwach, a nie mamy takiej odwagi, żeby się skupić nad tym, na ile zniszczyła nas ta niewola. Dlaczego nie było w czasie tych uroczystości, jakiejś poważnej uroczystości, tej rocznicowej uroczystości, jakiejś poważnej refleksji nad skutkami tego niebytu państwa polskiego przez ten ponad wiek? Co panowie na to, tak sumując to, o czym mówiliśmy? Może jeszcze trzy zdania. Rzeczywiście 100 lat to jest świadectwo tego, że tak zwana pamięć kulturowa już słabnie. Będąc studentem, pamiętam wielkie uroczystości związane z, związane z rocznicą powstania styczniowego. 100 lat. Kto dzisiaj pamięta, łącznie z studentami, o powstaniu styczniowym? Powstanie listopadowe już też nie ma tej energii, mimo tego swojego romantycznego
otoczenia. Tak samo tutaj ta wojna odchodzi i to jest jakby zrozumiałe, trudno się z tym dziwić. Natomiast znakomicie dla pamięci ten czas wykorzystali Piłsudczycy po 26 roku. I to Piłsudczycy podkreślali, że mamy prawo do posiadania władzy, bowiem my zaczęliśmy wojnę o Polskę w 14 roku z legionami, strzelcami legionami, bo my wygraliśmy najważniejsze bitwy wojny polsko-bolszewickiej. To my zajmowaliśmy Wilno w 19 roku. To my goniliśmy bolszewika pod Warszawą i nad rzeką Niemen. To my. W związku z tym cała chwała wpływa na nas obóz. My jesteśmy dziedzicami tego. Tylko później przychodzi II wojna światowa, przychodzą czasy komunizmu i ta pamięć o legionach, o wojnie 20 roku jest zduszona i nie ma. Ona gdzieś tam jeszcze, prawda, w rodzinach, ale rodziny mają inne sprawy. Kiedy Polska wraca do swojego głównego nurtu w roku 1989, odbudowuje suwerenność, niepodległość, to za dużo wody upłynęło w polskich rzekach, żeby bitwa warszawska i zwycięstwo warszawskie robiło tak szczególne wrażenie. No jeszcze jedna sprawa może. My przez lata fantastycznie potrafiliśmy świętować porażki. Nurt martyrologiczny jest bardzo silny w polskiej historii. Narodzony tak naprawdę w czasie powstania styczniowego. Te czarne sukienki, ta biżuteria i świętowanie porażek wiązane z posypywaniem głowy popiołem jest częścią naszej tożsamości. Czy chcemy, czy nie chcemy, musimy z nią żyć. I musimy się teraz nauczyć, jak świętować zwycięstwo. Ja tutaj bym trochę odwrócił to myślenie mojego kolegi, zresztą z katedry, profesora Chrobaczyńskiego, i odwołał się do znacznie mi bliższego poglądu bardzo znanego historyka krakowskiego, Henryka Wereszyckiego, który chociażby w listach do innego świetnego znawcy XIX wieku, Stefana Kieniewicza, pisał o wielkiej niewoli. To jest to, co pan profesor mówił, to była wielka niewola, bo ona jednak ducha narodowego, mimo że próbowała zabić, to nie zabiła, wręcz rozpalała. No oczywiście zupełnie inaczej wygląda to w kręgach ziemiańskich, arystokratycznych, potem inteligenckich, nawet robotniczych, zupełnie inaczej w kręgach chłopskich, ale przecież to też nie jest przypadek, że ruch chłopski tu w Galicji narodził się w czasach niewoli. Oczywiście, że w zaborze austriackim, w warunkach autonomii, ale jednak w czasach niewoli. Więc Wereszycki widział to inaczej i ta perspektywa też jest mi bliższa. To znaczy wielka niewola, ta XIX-wieczna i bardzo upodlająca nas niewola po roku 45. Zupełnie inna, dlatego że tam rozmyto pewne rzeczy. Celowo i świadomie to już była bardzo misterna gra i towarzyszy kremlowskich i ich tutaj władców z ich poręki, żeby jest ta Polska, no więc się cieszcie, macie niepodległość, ale przecież nie do końca. I to wszystko jest o wiele bardziej względne. To znaczy w okresie wielkiej niewoli tej względności było dużo mniej. Ona też była. Ale to przecież, no właśnie, wszyscy ci ludzie, o których my mówimy, Rozwadowski, Piłsudski, Haller, to są ludzie, którzy urodzili się w niewoli. A mimo tego osiągnęli to, co osiągnęli. I to jest moja taka trochę z przekąsem wypowiedziana odpowiedź na tę kwestię. Myślę, że mogłaby kontynuacją do tego, o czym rozmawiamy, to nie na dzisiaj już absolutnie, mogły być słowa, które przeczytałem, które zrobiły na mnie duże wrażenie. One tak korespondują z tym, co panowie powiedzieli w tej chwili, a co powiedziała nie historyczka, pani profesor Maria Janion przed śmiercią, o takim fantazmatycznym przeżywaniu przez duszę Polaka porażek nieustającym. Pytanie, które niech będzie pytaniem na deser, choć jest bardzo szczegółowym. Rozumiem, że jest pewien niedosyt. Rozmawialiśmy tym, czy tam był plan tego Berlina, czy był plan, żeby tylko nizinę węgierską. No, ale pytanie jest proste jednego z naszych słuchaczy. Pan Damian pyta, a gdyby nawet Bitwa Warszawska została przez nas
nas podwarszawska została przez nas przegrana? Czy my jako historycy jesteśmy w stanie ocenić realnie siły militarne, niezależnie od planów Armii Czerwonej? To znaczy, jak daleko mogłyby one zajść przy swojej ówczesnej stanie bojowym? Czy byłyby rzeczywiście daleko w stanie kontynuować ten pochód, biorąc pod uwagę ich zdolność militarną? Nie jesteśmy w stanie jednoznacznie tego określić, bo to znowu wchodzimy w kwestię gdybania, ale no dobrze, no pogdybajmy. Ja tego nie lubię, natomiast czasami mi się zdarza. Ostatnio może po raz kolejny i coraz częściej, zresztą profesor Chwalba, kiedyś mieliśmy taką rozmowę, powiedział, że jeżeli historię alternatywną uprawiają publicyści, niespecjaliści, to jest źle, ale jeżeli robią to uniwersyteccy profesorowie, to już wcale nie jest tak źle i można to robić. Zaryzykowałbym twierdzenie, że na pewno Armia Czerwona zajęłaby całą Polskę. Ja myślę, że nie ograniczyłaby się do tego, ale dalej już zostawmy. Myślę, że też weszłaby do Prus Wschodnich. Natomiast ja zwracam uwagę na coś jeszcze, bo przecież plan sowietyzacji Polski był. On został wyłożony. To są tak zwane tezy Karla Daniszewskiego, czy Karola Daniszewskiego, bolszewika łotewskiego polskiego pochodzenia, zaraz na początku rozmów w Mińsku. One są zapisane i tam jak to wygląda, co tam jest ciekawe. Poza ograniczeniem Wojska Polskiego, no prosta droga do sowietyzacji. Jest bardzo ciekawa jedna rzecz. Zapewnienie w zasadzie niemożliwej do spenetrowania przez polską stronę linii kolejowej łączącej Rosję sowiecką z Niemcami. Ona jest tam wprost eksterytorialna, prawda, linia kolejowa. Nie użyto wtedy tego słowa, ale o to Daniszewski zadbał, przecież on sam tego nie wymyślił. Co też pokazuje, że jednak pewne namiastki planu, co dalej robić, gdzie dalej to pchać przez to Grajewo, przez w kierunku tam na Prusy Wschodnie i dalej na Zachód, jednak były i one wybrzmiały w sierpniu 1920 roku, w momencie, kiedy wojska polskie przechodziły do kontrofensywy, bo wtedy Karl Daniszewski te swoje tezy Janowi Dąbskiemu dyktował. Jest jeszcze jedno pytanie, chyba że pan profesor chce się odnieść do tego lekko alternatywnego problemu, jak daleko mogłyby dojść, biorąc pod uwagę możliwości militarne wojsk rosyjskich? Każda odpowiedź jest dobra. No bo nie jesteśmy w stanie żadnej udowodnić. To już jest budowanie, to nie jest historia alternatywna. Historia alternatywna opiera się na faktach. Historia kontrfaktyczna, jak sama nazwa wskazuje, tworzy fakty, których nie było. Czyli faktycznie buduje coś z niczego. Także ja bym bronił w ogóle historii alternatywnej, bo historia alternatywna właśnie posługuje się tym, co było. Tutaj w tym wypadku, w wypadku tego pytania, to nie wiemy. I dlatego ja bym powrócił do tego, o czym mowa wcześniej, dosłownie jedna minutka, żeby Rosja bolszewicka, Armia Czerwona, mogła iść dalej na zachód. Musiałaby posiąść przemysł Niemiec. Rosja ma bardzo słaby przemysł zbrojeniowy. Dlatego Rosja między innymi przegrała w 17 roku, były rewolucje, no bo żołnierze rosyjscy, jeśli mieli karabin, to nie mieli amunicji, a jak mieli amunicję, to nie mieli karabinu. I w 20 roku część sprzętu, którym dysponują, to jest sprzęt zdobyczny na białych. Sprzęt brytyjski, który Brytyjczycy przekazywali białym. Natomiast te fabryki pracowały na 30-40% potencjału, bo z kolei huty były nieczynne, bo kopalnie były nieczynne. Czyli Rosja z tym zapleczem materiałowym, przy bojkocie Zachodu, Polska mogła dostać sprzęt, mogła kupić sprzęt, nie miała przemysłu zbrojeniowego. Oni nie mogli. Bez wejścia do Niemiec żadnych szans nie mieli. Właśnie dlatego tak ważne to było dla nich, żeby tam się znaleźć. Tak jest.
I jeszcze jedno pytanie w takim razie. Jesteśmy do dyspozycji naszych gości, użytkowników, słuchaczy, oglądaczy. W jakim stopniu złamanie szyfrów bolszewickich przez Jana Kowalskiego pomogło w wygranej? Jednym słowem jest to pytanie o rolę polskiego wywiadu. Rzeczywiście gdzieś o tym wywiadzie napomknąłem na początku, a potem w ogóle w tą stronę żadne moje pytanie nie poszło. Czy tu mieliśmy istotnie taką przewagę, która mogła przesądzić o owej wygranej? Na szczęście tak. I tu chodzi o radiowywiad. Jan Kowalewski jest postacią teraz dopiero przypominaną. Kapitalny umysł do łamania szyfrów bolszewickich, który szkolił w tym zakresie chociażby Japończyków na ich własną prośbę. Ja odpowiem bardzo krótko, bo to jest znowu na temat, moglibyśmy trzy debaty odbyć. Tu odwołuję się do ustaleń wspomnianego Grzegorza Nowika, który poświęcił temu dwie książki, zanim złamano Enigmę z podtytułami. I każdy znajdzie tam odpowiedź bardzo szczegółową na tę kwestię. Ale kiedy szef dwójki, Ignacy Matuszewski, otrzymywał Virtuti Militari od Piłsudskiego, to Piłsudski powiedział mu tak, dziękuję panu. Po raz pierwszy od czasów bodajże Jana Sobieskiego strona polska wiedziała o przeciwniku więcej niż przeciwnik o stronie polskiej. I to niech będzie, i to jest głównie właśnie radiowywiad. To przechwytywaliśmy te meldunki, odszyfrowywaliśmy. Myśmy wiedzieli dokładnie, gdzie jaki pociąg pancerny się znajduje, gdzie się bolszewicy koncentrują, jaki mają stan uzbrojenia. To jest właśnie Jan Kowalewski i jego ludzie, bo przecież tego nie robił jeden człowiek, ale tu rola radiowywiadu jest kapitalna. Panie profesorze? No właśnie, to są bardzo ważne dokumenty. Wspomniany Nowik to odnalazł, bo te dokumenty były nieznane, są wpisane na listę pamięci świata, co też warto podkreślić, udało się wprowadzić na listę pamięci świata. No i to, co najważniejsze, stało się to polską specjalnością. Widzę, że zestaw pytań się wyczerpał. Patrzę jeszcze, pytania mogą spływać w każdej chwili, jeżeli jeszcze jakieś napłynie, to prześlę do panów profesorów i będziemy potem udzielać odpowiedzi. Jeżeli ktoś z państwa rozpoczął oglądanie naszej debaty od któregoś momentu, to po jego opracowaniu będzie dostępne na naszym kanale YouTube. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. A przede wszystkim bardzo serdecznie chciałem podziękować naszym gościom, panu profesorowi Andrzejowi Chwalbie, panu profesorowi Dziękuję. Mariuszowi Dziękuję. Wołosowi za poświęcenie swojego czasu, przedarcie się przez Kraków covidowy. No i czasami tak mi się wydaje w ostatnich dniach cokolwiek zupełnie z innych powodów zablokowany. O następnej debacie po raz pierwszy państwa nie informuję. Chcemy porozmawiać, bo tak przyjęliśmy taką zasadę, że szukamy takiego tematu szerokiego historycznie, a potem takiego troszeczkę bardziej węższego, przepraszam za to porównanie szeroki, wąski, takiego mocniej krakowskiego. My lubimy się w Krakowie kłócić o doktryny konserwatorskie i mamy mocno w głowie takie przekonanie, że powinniśmy trochę porozmawiać o tym, jaka obecnie w tej chwili doktryna konserwatorska funkcjonuje, temat konserwatorski, cokolwiek inny. Ale zupełnie w obliczu pandemii ciężko nam cokolwiek planować. Będziemy informować. Jeszcze niedawno mieliśmy przekonanie, że będziemy mogli się spotkać. Jeszcze niedawno można było 150 osób zgromadzić w naszej sali. W tej chwili 5 osób, a według niektórych interpretacji to nawet nie 5 osób może się spotykać. No, Bogu dzięki, możemy przemawiać do kamery. No właściwie żegnam się, ale jeszcze spadło jedno pytanie. No to jest jakaś książka, którą możemy tak mocno polecić, żeby ktoś sobie doczytał spośród tych osób, które nas słuchały? Na końcu każdego dzieła autor podaje bibliografię, to ja bardzo proszę. Może ja, bo panu profesorowi może nie wypada. Przede wszystkim książka pana profesora
Chwalby, która jest książką dyskusyjną, Przegrane zwycięstwo, ukazała się niedawno. Pan profesor o nim wspomniał, tak? Wspomniał pan profesor. No bo ale... akurat było pytanie. Tak. Myślę, że z tych najnowszych prac jest jeszcze książka Andrzeja Nowaka, Klęska Imperium Zła, też z takim tytułem, dotycząca tych zagadnień w trochę, prawda, innym ujęciu. To są te publikacje najnowsze, książkowe. Jest oczywiście cała masa innych jeszcze monografii, ale no myślę, że chodzi o te najnowsze, które się ukazały. W zasadzie celowo i świadomie na stulecie wydarzeń, o których dzisiaj mówiliśmy. A Normana Davisa można jeszcze polecać? Można polecać. Książka no nie jest już nowa, ona miała wiele wznowień. Natomiast... Stan badań posunął się dalej. Stan badań ma to do siebie. Tak, no i jeszcze można dodać Adama Zamoyskiego, znanego, sprawdzonego, aczkolwiek ta książka też jest przed kilku laty, ale to są świeższe badania. Na czym warto wspomnieć, że no, za jakiś czas, tu pan profesor wie najlepiej, te wątki można będzie zgłębiać poprzez lekturę pracy pana profesora Mariusza Wołosa na temat Józefa Piłsudskiego. No to proszę Państwa, wyczekujemy tej zapowiedzianej przez pana profesora Andrzeja Chwalby pracy, pana profesora Mariusza Wołosa. Wszystkie kolejne pytania będę musiał poprosić, ażeby spłynęły i będę już przekazywał. Bardzo dziękuję za tę aktywność, która szczególnie w ostatniej części tej debaty się pokazała. Ja chcę tylko powiedzieć, że to nie jest ostatnia debata, którą prowadzimy i to nie jest ostatnia debata, którą będziemy dla Państwa przygotowywać. Ja mam przekonanie graniczące z pewnością, że zarówno Andrzej Chwalba, jak i Mariusz Wołos nie odmówią kolejnemu zaproszeniu. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, bardzo serdecznie dziękuję panom profesorom. Dziękuję bardzo.